Nowa Prawica, proszę. Lech Walicki, Nowa Prawica. Na początku krótka anegdotka, ale to sprawa istotna dosyć. W 2008 roku jadąc z Puław do Białegostoku na skrzyżowaniu dróg krajowych 19 i 48 pod Kockiem uległem dosyć poważnemu wypadkowi. Tu już nie będę się wdawał w szczegóły, ale nigdy nie zapomnę słów strażaka, który mi powiedział. No niech się pan nie martwi, ale tutaj taki wypadek ma miejsce raz na dwa tygodnie. Wy tam to nie próbujecie z tym nic zrobić? No, próbujemy od 4 lat, żeby wybudowali tu rondo, ale sam pan wie, jak to jest. Teraz minęło 5 lat, nic się w tej sprawie nie zmieniło. Poza tym, że można przeczytać o kolejnych wypadkach w internecie i myślę, że takich miejsc w Polsce jest setki. I czy nie uważa pan, że w tych okolicznościach dosyć niesmacznym jest mówienie społeczeństwu, że montowanie kolejnych setek fotoradarów jest spowodowane względem bezpieczeństwa, a nie po prostu wyciąganiem ludziom pieniędzy z kieszeni i łataniem dziury budżetowej, zwłaszcza, że w planowanym budżecie planowany przychód z tego tytułu wynosi 1,5 miliarda złotych. Jakie jest pana zdanie w tej sprawie? Zwracam pan uwagę na bardzo ważny problem bezpieczeństwa i myślę, że to nie jest kwestia tylko nadmiernej szybkości, ale także kwestia kierowców jadących na dwóch gazach, ale też niech pan zwróci uwagę, jeśli pan jeździ po Polsce, że przybywa także tych rond. Ja jeśli jadę z Warszawy do domu przez Stanisławów, Węgrów, Sokołów, to w tym Węgrowie w ciągu ostatnich 5 lat zbudowano co najmniej 6 rond. W Sokołowie Podlaskim podobnie. Tak, gdzie ale byśmy... ja mówię o skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych, gdzie zachodzi I niech pan zwrócił uwagę, że też na skrzyżowaniu ważnych dwóch dróg krajowych, Lublin-Warszawa i Grójec-Mińsk-Mazowiecki, także wybudowano rondo. Czy to rondo spełnia tam swoją funkcję? Czy tam nie powinien być zbudowany wiadukt, bo to rondo tylko i wyłącznie hamuje ruch? W takim razie pan uważa, tam, że tam powinien stać fotoradar? Nie, nie fotoradar, ale z pewnością dobrze, albo, światła, pytanie, czy, albo światła, albo rondo, pan, albo inna forma regulacji. Czy nie uważa pan, że te które trzeba zainwestować w fotoradary, lepiej by się przyczyniło do ułatwienia czy zwiększenia bezpieczeństwa w takich miejscach, gdzie jest ewidentne niebezpieczeństwo i potwierdzają to dane statystyczne, co 2 tygodnie czy co miesiąc ma miejsce w pewnych miejscach wypadek? I nikt nic z tym nie robi. Natomiast mówi się nam, że nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego będą stawiać fotoradary. Tylko pewnie pod szkołą, za krzakiem. Dobrze. I tak dalej. Otóż, proszę pana, przyznaję panu rację w tym zakresie, że i to rondo, o którym pan mówi, i wiele innych miejsc, tam gdzie niesłusznie nie stawia się foto... No więc jeśli nie ma ronda, to trzeba je zbudować, jak to skrzyżowanie. Tam, gdzie nie ma potrzeby stawiania tych fotoradarów, po to, żeby rzeczywiście tylko i wyłącznie łupiły podatników, proszę to zgłaszać i na pewno będą one eliminowane. Ale tam, gdzie rzeczywiście są potrzebne, tak jak pan mówi, przy szkołach, w newralgicznych miejscach, na trudnych skrzyżowaniach, tam niewątpliwie powinny się pojawić. Proszę.